Jak przyjechaliśmy na miejsce, palił się śmietnik. Jak widać, z tyłu są wentylatory, które odpowiadają za klimatyzację w Posto. Nie wiemy, czy zostały wyłączone i czy ten dym nie jest zaciągany do środka. Nie wiemy też, jak wygląda z drugiej strony, czy galeria została ewakuowana, czy nie. Warto dodać, że straż pożarna miała bardzo duży problem z dojazdem na to miejsce. Szlabany, zaparkowane pojazdy od wewnątrz. Jak widzimy teraz, w spaleniu uległa większa część śmietnika. To prawdopodobnie ten, w którym składowane były kartony. Więcej informacji postaram się za chwilę ustalić. Szukajcie informacji na miastokobrzeg.pl.